Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiamy Państwa z interwencji poselskiej w Polskiej Agencji Prasowej. Jest ze mną pan poseł Łukasz Schreiber, pan poseł Szymon Trzynkowski-Welsang. Jesteśmy tutaj od kilkunastu godzin i kontynuujemy interwencję poselską w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem, bo minister Sienkiewicz wbrew przepisom ustawy o PAP próbował zainstalować tutaj swojego pseudo-prezesa, pseudo-szefa Rady Nadzorczej. Mamy dobrą wiadomość, że dzisiaj, na ten moment, godzina 21.15, udało się tych uzurpatorów na razie, na ten moment stąd przepędzić. Ale była też taka sytuacja, że przyszli tutaj mężczyźni z bronią, osiłki, nie przedstawili się. Spodziewamy się niestety, że takie próby siłowego wejścia do PAP-u cały czas będą, dlatego interwencja poselska cały czas trwa. Tak jak pan powiedział, jesteśmy tutaj i działamy. Nie tylko to, ale także wyciągnęliśmy dokumenty. Bo wprawdzie zajęło to wiele godzin, ale dzięki temu już wiemy, bo mamy protokoły z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, że całe działanie pułkownika Sienkiewicza opierało się temu i na to się powołuje, chcąc wykonać uchwałę Sejmu. To jest tak naprawdę jedyna podstawa prawna podana w tych protokołach. Rodzą się jeszcze inne pytania, będziemy szczegółowe interpelacje także kierowali. Według nas jest to podstawa do postawienia pułkownika Sienkiewicza przed Trybunałem Stanu. No a to nie koniec, bo udało się, by uzurpator wyszedł z tego budynku, choć dalej nie ma on świadomości tego, że działa kontra legem. Bo te ujawnione dokumenty po kilkunastu godzinach interwencji poselskiej, mówiące o tym, że jedyną podstawą prawną jest uchwała Sejmu, która nie może być podstawą prawną podejmowanych tutaj decyzji, to ustalenie sprawia, że wiemy, że te decyzje są nielegalne. Jedyna ścieżka legislacyjna, która umożliwia zmianę szefostwa Polskiej Agencji Prasowej, to ścieżka przewidziana w artykule 8 ust. 2 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Osoba, która uzurpowała sobie tytuł prezesa Polskiej Agencji Prasowej, wprost przyznała podczas interwencji poselskiej, że ma świadomość tego, że nie została powołana zgodnie z tym trybem przewidzianym w ustawie. Cała sekwencja pytań zadanych przez posłów ustaliła fakt, że podejmowane w Polskiej Agencji Prasowej działania są nielegalne. Stąd prawdopodobnie próba, która odbyła się tutaj nieco ponad godzinę temu, żeby przejąć Polską Agencję Prasową siłowo. Próba nieudana, ale niewątpliwie tego rodzaju próby mogą się pojawić. Dlatego liczymy na Państwa wsparcie. Dlatego dziękujemy, że zabieracie Państwo głos w obronie wolności mediów w wielu miastach w Polsce. Także tutaj w Warszawie. Jesteśmy na ulicy Brackiej w Polskiej Agencji Prasowej. Ta interwencja będzie kontynuowana. Obecnie są również posłowie na Placu Powstańców, w TVP Info, w innych miejscach, gdzie musimy razem bronić wolności słowa. Szanowni Państwo, interwencja poselska trwa. Interwencje poselskie w wielu miejscach trwają. Kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości bierze w tym udział. Mamy dzisiaj dobre wiadomości w tych okolicznościach z Polskiej Agencji Prasowej. Udało się na ten moment obronić niezależność agencji, natomiast spodziewamy się, że będą dalsze ataki, dlatego apelujemy o to, żeby to wsparcie było kontynuowane. Jesteśmy tutaj, realizujemy nasze obowiązki, bo zostaliśmy właśnie w tym celu wybrani. By bronić ładu konstytucyjnego i przed tym się nie cofniemy, choćby cokolwiek mówili. To jest dzisiaj sprawa kluczowa, sprawa, która może dotyczyć każdego Polaka. Dzisiaj chodzi o media publiczne, jutro o KRS, a pojutrze może chodzić o sprawy najważniejsze dla każdego z Państwa. Możemy Państwu obiecać naszą determinację i odwagę w działaniu.